15 lutego w serwisie podatki.gov.pl udostępnimy usługę Twój e-PIT. Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-38. Znajdziesz w nim informacje od pracodawcy i płatników oraz dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak numer Twojego rachunku bankowego, ulga na dzieci czy też dane organizacji pożytku publicznego. Dane te możesz uaktualnić. Usługa Twój e-PIT będzie dostępna w serwisie podatki.gov.pl w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 roku. Aby pobrać Twój e-PIT, wpisz swoje dane: PESEL albo NIP i datę urodzenia, kwotę przychodu z deklaracji za 2017 rok, kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców za 2018 rok, np. PIT-11, albo użyj profilu zaufanego. Twój e-PIT możesz zaakceptować bez zmian, poprawić, np. zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku, lub jeżeli nie rozliczasz się indywidualnie, możesz zmienić sposób rozliczenia na wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Możesz także dodać inne dane, np. ulgi i odliczenia. Pamiętaj o pobraniu urzędowego poświadczenia odbioru. Możesz także odrzucić Twój e-PIT i rozliczyć się samodzielnie. Jeżeli nic nie zrobisz, to 30 kwietnia 2019 roku Twój e-PIT uznamy za zaakceptowany i złożony. Dzięki usłudze Twój e-PIT zyskujesz wygodę, bezpieczeństwo, oszczędność czasu, szybszy zwrot nadpłaty podatku, maksymalnie do 45 dni. Usługa Twój e-PIT sprawi, że rozliczysz się w terminie, nie pomylisz się, łatwo wykonasz elektroniczny przelew w przypadku niedopłaty podatku. Nie musisz instalować dodatkowego oprogramowania, aby skorzystać z usługi Twój e-PIT. Wystarczy przeglądarka i dostęp do internetu.